Hej, hej, witajcie w Cyfy 5, Rzym Maraton, prehistoryczna era z modem takim, która dawno się już skończyła oczywiście, a my tutaj formalnie już tę gierę wygraliśmy. 400 tur minęło, najwięcej punktów miałem, znaczek piękny, pocharek się kręci. No także można by tej giery już nie kontynuować, ale plan był taki, żeby pograć tymi legionami, pograć tymi balistami, żeby tę gierę w te 400 tur jakoś w renesansie skończyć. A się okazało, że to źle wykalkulowałem, no i taki nowy plan był, żeby to pierwsza runda minęła, a druga skończy się wraz z pojawieniem się na ekranie napisu epoka przemysłowa. No i nie wiem, jak to teraz robić, bo mógłbym nawet tę gierę wcześniej wygrać, jakbym podbił wszystkie cyfki tutaj. I tak sobie kombinuję, chociaż no, mam ciężkie tutaj rozkminy nad tym, bo ta gra jest dziwna, ten mod jest w kontekście balansu oczywiście zrypany. Także te cyfki złota nie mają, ja też nie mam, czyli walczę bardziej ze sobą niż z tymi innymi cyfkami. Napiszcie, czy to kontynuować, czy może jakoś tam ponagrywać, przeskoczyć określone tury, jakieś odcinki takie posklejane porobić. Bo tak sobie właśnie kombinuję, żeby pobawić się jeszcze tymi legionami, balistami i tak dalej. Trochę tego moda jeszcze ograć, zobaczyć, czy uda się to złoto wyprowadzić na plus. Powinno się udać. Zobaczymy. Imperium mam całkiem ładne takie tutaj, podoba mi się. Pokój oczywiście z Dariuszem taki przypadkowy, bo źle mi się kliknęło. Spałem już chyba. W każdym razie lecimy dalej. Rozkazy już tam wydałem w przerwie po nagraniu tego poprzedniego odcinka. Tutaj nawet cyrk już robię. Także fajnie to całkiem wygląda. Jeszcze tutaj fajne rzeczy rozkminiać można. Ogólnie podoba mi się. Ciekawie się gra, zupełnie inaczej niż zazwyczaj się gra. No natomiast nie wiem, czy to sens większy ma. Nawet może ankietę zrobię. Kurde, jak nie zapomnę, to będzie w opisie. Ty w kolejnej turze. Trochę problem polega na tym, że... no właśnie, bo tutaj ziomek, nie mogłem dać Zanzibarowi tego ziomka, bo brakowało tur. Teraz już jest, 3 minęły. Daj podarunek i dajemy tego. Także tak sobie kombinuję, że będę sobie pogrywał troszkę poza wizją. I dopiero jak zacznie się coś dziać, to będę nagrywanie włączał. Taki plan. To wydaje się niegłupi, ale jeszcze nie w tym odcinku, bo czekam na waszą opinię. Będzie ankieta, tak myślę. Myślę, że będzie ankieta. To się wydaje niegłupim pomysłem. No, już się ustawiłem jedną jednostką. Dobra, zaraz będzie mnie pytać, co ja tutaj robię. Dobra, gdzie są te moje skróty klawiszowe? Aha, tu mam na myszy, okej. Cyf 5 mam troszkę inne. No i tutaj kolejny, tego też nie wydam. Bo turek nie minęło, wybierz produkcję. No tutaj nie mam czego kurde robić, no mordę jeża, nie toperze. No nie będę kolejnego robotnika ciachał przecież. Jaziu, ile tu jeszcze? Dwie tury i karawana będzie, dobra, dwie tury i karawana będzie. To tu będę robił karawanę oczywiście, to mogę tego zrobić, ale go raczej prędko nie oddam, czyli będę za niego płacił. To mi się w ogóle nie podoba. Zwiat mi niepotrzebny. Osadnik? No też mi niepotrzebny. Dobra, to zacznijmy dwie turki robotnika. Może się przyda, chociaż... Nie no, przyda się. Jak będę drogi robił, to się przyda. Tylko czy ja będę w stanie utrzymać tyle tych jednostek? Bo za cywilne, za robotników też się płaci kasiorę na turę. Ten jak rozwija pierdykany, to właśnie, to ten Dariusz. Też bym tak chciał, bo bym tam sobie zgarnął te meczety. To by nie głupie było oczywiście. No i dobra, teraz chyba nie minęły jeszcze dwie tury, także daj podarunek. No nie mogę, jeszcze jedną turkę muszę. To poczekaj pani kolego. Skróty klawiszowe pięknie działają. Ten tu idzie, żeby dobić, spoko. Spoko loko, następna turka. Jak najszybciej będziemy klikali, chociaż ten się zblokował. Ojejku, gdzie ja go chciałem wysłać? Nie pamiętam. Dobra, to tu idź na razie. Tu się ustawimy, wypowiemy wojnę Kartaginie, zaatakujemy ją oczywiście. Zadowolenia mi nie brakuje.
Bratysława się zdekapkurzyła. A jak będzie pyskować, to też ją zaatakujemy. Na punkty, nie na punkty demo. Jeśli chodzi o ludność, zobaczcie. Dariuszek, kurde, radzi sobie nieźle. Armię, no tak średnia, taka przyzwoita ciągle na tym świecie. No i dobra, odkryliśmy sporo rzeczy. Tu mogę wreszcie robić. Teraz mogę tego oddać. Pyk, pyk. Pyk. I wróćmy się tutaj, tutaj, tutaj. Bardzo ładnie. Tutaj klawiszkiem. Bardzo ładnie. Takowe się robi. To teraz mogę zmienić. Dobra. Dodaj do kolejki. Co on tu porypał, ten gościu, z tym wszystkim? No jak nie mogę budować? No odkryłem karawanę i budować nie mogę. Limitu nie mam. No jak nie mam limitu? Ja pierniczę, przecież koni nie potrzeba. Jaki górny limit? Ja pierniczę, to będę chyba tutaj musiał iść. Z tego wychodzi. Tu, gdzie kiedyś planowałem. O Boże. No fajny mod, ale tak zrypany, że to się w pale nie mieści. Ale fajne mam teraz pola. Jakie krówki, jakie koniki. Kurde. Szanowni Państwo, tutaj. Tutaj nawet. Kurde, pieczone. To galancie. A które to urosło? Ravenna. No, o, o. Może być na tym polu. Bardzo ładnie. Dobra, tamte pozostałe docierają. Czyli ja tego robotnika w końcu chyba zrobię. I mam też złoto. Piękne złoto moje. Korzystasz? Korzystasz. Bardzo ładnie. Minus 8 ciągle. To też niedobrze. Plus 1. Jeszcze to też muszę obrobić. Przyjacielem zostałem. Się tak będzie, kurde, dopytywać. Dobra, tędy. Tutaj Fata Morgana zapewne. A nie pamiętam, gdzie ja tego chciałem. To tutaj na razie. Dobra, będziemy atakowali te trzy miasta. Taki ładny ten półwysep. Nie wiem, czy ja go obrobię jakoś, czy tam coś. Coś tam może pokombinuję. Czyli no... jakoś go tam wcielę w te moje imperium. Wykorzystam te pola. No, zobaczymy. Zobaczymy. Czyli tego kolegę tutaj już blokujemy. Dotarł pierwszy. Tego jak ustawię to, bo tu trzech łuczników tu chciałem. Albo nie, tego damy w takim razie tu. Tego damy... O, tu damy, dobra. Jeszcze tam bym się też mógł ustawić. O, tutaj ubiłem, to parowuję. A nie, to mi pomogło. No i złotka troszkę zarobiłem. Ale ta jednostka, to ona się tutaj miała nie bawić tymi pierdołami. Dobra, wracaj do domu. Czemu tutaj nie ma niczego takiego fajnego? A ty tutaj, dobra. I lecimy dalej, bo to szkoda czasu na jakieś pierdoły. I tym ziomkiem chyba sobie ten tu podejdzie. Obojętne, damy go. O, jednak jest tu obóz, ale numer. Wow, to ten to mi się zbłąkał. Gościu. No i bo to przez te jednostki Bratysławy, tam Słowaki, pierdykane Janosiki, no. Nakombinowały, jeszcze się nawkurzały, że im tędy łażę. Ja taki przyjazny tylko przechodziłem. Podziw, o. I przyjacielem, kulturka, no cudownie, no tak, to ja rozumiem taką zabawę. O Jezu, 7% już każde miasto ustrój, to niedobrze troszkę. Czy my to zabijemy i noros? Nie. No, nie podoba mi się takie. Ten niech będzie tu. 1, 2, 3, no to ja bym się mógł trochę tutaj poprzestawiać. Chyba. Ten to mi absolutnie tu niepotrzebny. No, tutaj też takie łuki mamy. No, szanowni Państwo.
to nie będzie taka hop-siup wojna, jaka mi się wydawała. 1, 2, 3. No ten to kiedy to dojdzie? Za ruski rok jakiś. Dobra, nie będę w to wnikał może jakoś szczególnie. Powojujemy tutaj na pewno. Dobra, na razie się fortyfikuj. Miasto zdobędziemy, tam taka mieścinka. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? To jakoś tędy przejdzie. A, se zaatakujemy. Ten może pomoże, ja tutaj dobiję, potem tutaj wejdę, wyleczę się, dotrze ten drugi wojownik i zaatakujemy. Z tego będzie balista kiedyś piękna. A no, gdzie bym ci powiedział? Szalona jesteś? Niepoważna kobieta. Naiwna dziewczynka. Myślała, że jej powiem, co się tutaj dzieje, co ja tutaj kombinuję. Ja tylko se tędy przechodzę. Akurat tak naokoło tych twoich granic, moja ty droga. Pyk, pyk. No, jak się teraz nie uda, to on to przechwyci. Ale tak mignęło, to się uda. Bo tu się pola zaświeciły, no. I to lubię. O, cholera. Też tak nie mam troszkę tego, gdzie ustawić. Ten tu idzie, dobra, to ten ma iść chyba tutaj. Niech idzie. Może wreszcie, kurde, się nie będą głupio pytali. O, dobra, nie przejmujemy się tym kompletnie. Tych barbów, no, aż nawet za dużo może. Gdzie kolejny obóz? Ile się można z tym pierniczyć? Jakby to jeszcze tak spawnowało te jednostki, jak to zwykle obozy robią, to przecież to by było przefikane. To by tego tutaj tyle było. Dziadostwa tego wszystkiego, że to przecież w głowie się nie mieści. Tu mamy takiego kolegę, chwila, moment, czyli jakbyśmy tego ustawili... To mi nie sięgnie, to mi się nie podoba. To ja bym chyba wolał tego ustawić tu, tego tu, a tego tu, żeby łuki mocniej waliły z tym generałem. Rzecz jasna. Zadowolenie? No to nie kosztuje nic natury, to niech będzie. I lecimy sobie dalej. Cyrki się robią jakieś... O, drogi będę mógł ciapać. Ciapać drogi. Czy można ciapać drogi? Nie, no można, no, tylko że to nie polega na budowaniu, tylko na brudzeniu. Ale będę robił drogi, kładł asfalt. No raczej tam kopał jakieś... Nie wiem, co będę robił. Jak się budowało wtedy drogi? Karczowało się las, utwardzało się ziemię i chyba tyle. Takie trakty były. No tak mi się wydaje. Rzymianie to jeszcze jednak brukowali te drogi. Takie kamyki kładli. Ale te tak nie wyglądają na początku. Bardziej takie trakty. O dobra, daleko, całe szczęście. Bo nie mam ochoty się z tym mordować. No i to miasto, Babilon, też bym musiał zdobyć, jakbym chciał tę gierę poprzez dominację wygrać. Ojejko, to ja bym tutaj... Tu musiał zdobyć to miasto. Tu. Nie, to trochę mi się nie chce, nie wiem. O, ta gnida. Zobaczymy, jakieś koniki może będą, takie tam rzeczy, to damy sobie radę. No i to jest chyba bardzo ładna tura, żeby tę wojenkę zacząć, bo ten sobie tutaj pięknie strzeli. My to zabijemy, wpadniemy, to nam już takiej krzywdy nie zrobi, bo to te jaskiniowce. A my mamy łuki i wojowników. Bardzo dobra tura, żeby rozpocząć działania zbrojne. Także chodź no tutaj. Ojejku. Butelka strzeliła. Widzicie, minus 15 złota na turę. Ma armię tylko dlatego, że tworzy kolejne jednostki w miastach. No chociaż no ja też mam na minusie, ale mam zapasy, a ona nie ma już. Co ja tutaj robię w ogóle? Wypowiedz wojny. Rachu ciachu. Rachu ciachu. I teraz pum. Za 25. Za 31. Za 28. Dobrze, dobrze. Nie będziemy takiej rzeczki mijali, ale tego... Co za pierdykany silny łuk. 41, 18, 56, 13. Tym zaatakujemy.
Tym zaatakujemy, tym tu podejdziemy. A tego sobie damy. A czy on nas może zabić z tym wielkim generałem? Chwila, moment, zobaczmy. Nie zabije. A to i tak ryzykowne tak jest tutaj generała dawanie, ale chciałbym tego mieć w zasięgu ładnie. Dobra, tak zrobimy. Weź się fortyfikuj, niech cię strzelają. Ty się na płaskim terenie ładnie bronisz, to ciebie tutaj ustawimy. Was ustawimy tutaj. I tyle. Niestety tego nie wykorzystam tak fajnie, jak chciałbym wykorzystać, ale spokojnie damy sobie radę. Walą w tę jednostkę, która przeżyje to bez większego kłopotu. No i pięknie. No to miasto padnie już. Inoros. Panormus. Pójdziemy potem na... Wertepy tutaj. Nie no, raczej Kartaginę, bo jakbym tutaj zaatakował i wrócił się po Kartaginę, to by tutaj mogli mnie od południa Kartagińczycy zaatakować i miasto odbić. To by niefajne było oczywiście. Dobra, przejdźmy sobie... O, cholera, łuki. Łuki są niefajne. Łuki są niefajne. Bum. Bum. Pozwolimy się zaatakować, więc się fortyfikujemy. Ja bym się w każdej turze chciał leczyć. Czyli trzecie muszę mieć, no tak. Dobra. To się też leczy na razie. Tego jeszcze tutaj nie atakujemy. Dobra, to dalej, 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 dalej. Czy ja tutaj robię tego kurde robotnika? Tak, on się skończy w tym momencie, daj ta spokój. To mnie martwi właśnie, że on miał... Jeszcze jeden łuk. Oj, oj, oj. No. 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 Ledwo. Tylko czy ja to przeżyję? No powinienem. Cholera, te maczugi tutaj przyszły. I prawie mnie zbiły. Mógłbym kogoś namówić do wojny z Kartaginą. Złota mam. Za srebro. Ale czy to jest dobry plan? Czy ja w ogóle tego potrzebuję? Bo mógłbym to zrobić. Persa bym pewnie namówił. Zobaczmy, handel. Minus 20 ma. W ogóle ile ja tego mam? Dam ci to, wypowiedz wojnę Kartaginie. O, nie do przyjęcia. O, o, a tutaj? Do naszej przyjaciółki. Boją się tej Kartaginy czy coś? Wow! Jednak nie. No to ciekawe. Dobra, wybijemy to wszystko. I tak, i tak. Dobra, tu na spokojnie w miasto se walimy. Tu se w tę jednostkę walimy. Tutaj musimy uciekać. Nie zaatakują nas, bo rzekę mamy. Także spokojnie, zrobiłem sobie robotnika. Co w ogóle mnie nie cieszy. Ale niech będzie. 4 konie zróbmy. Znowu kurde, nie mam co robić. Ale będę mógł ten cyrk zbudować. No dobra, to zrobimy kolejne TT i damy tam Zanzibarowi. Z tego wychodzi. Dobra, to tutaj przydać się może. Chociaż na front też mógłbym to pociągnąć. Też się głupim pomysłem nie wydaje. No, dobra. Nie przejmujemy się takimi rzeczami. Zabijemy. Tego nie zabijemy. Wojownikiem się wycofamy. To jest świetna jednostka. Szkoda by było ją głupio stracić. Nie, ja tak podeszłem do tej wojenki. No tak trochę na bezczela. Myślałem, że tak łatwo będzie. A tutaj troszkę trzeba będzie poszczelać. Może nie jakoś szczególnie dużo, ale jednak. No i pięknie. I to też padnie. I tutaj sobie na spokojnie walimy. Tym se... Ouuu. O cholera, bo tu mnie zaatakuje tym. Ale nie zabije mnie raczej. No Boże, 19 tur. Dobija mnie to.
bym się mógł wycofać, ale nie, to głupie. Dobra, zobaczymy. Przeżyje to, czy zdechnie? Raczej przeżyje. No, nawet nie zaatakował. Cykor. Ale robił te drogi. Ciekawi mnie, ile się te drogi będą robiły. Oj, przyjacielem jeszcze, kurde. Co tu się dzieje? Obóz kolejny, daleko, całe szczęście. Już nie chce mi się z tym mordować. Robimy kapliczkę, chociaż ona tam złota trochę kosztuje naturę. To jest akurat niefajne, ale niech będzie. No, mamy kolejną ofiarę, to tylko tym niestety walę w to miasto. Mogę zaatakować. Pan tu taką piękną farmę zrobił. Idźmy, koniki sobie machnijmy. Minus 9. Ciągle. Aha, to jest to, dobra. Nie przejmujemy się tym w ogóle. 14 turek, 15 robię w tym odcinku. A spoko, może być. O, wycieczka spojrzał i spierniczył. Zdechnie to do szybko. Chociaż miast ma tyle ta Kartagina, że może tworzyć te jednostki. Jak ja je robię w 3 tury w Rzymie, to podejrzewam, że w Kartaginie ona też taką jedną jednostkę jaskiniowców gdzieś w 3 turki robi. Ojejko, no to może być ciekawie. Będziemy się z tym pierniczyli. Aj, przeżyło gówno. Dobra, Zanzibarku. Chodź. Daj podarunek. Masz tutaj. Pyk. O. Czyżby zaraz był podwójny atak? Ajajajajaj. Poczekamy chwilkę. Kakałko sobie chyba machniemy, a kalendarza nie mam jeszcze. Dobrze, że zauważyłem. Bo bym narobił. Tu nie ma czego robić. O, te liski bym sobie też zgarnął. Ale też nie ma jak, nie ma czym. Ej, kurde. Dobra, zrobię to farmę i tyle. Ojejku, cóż ja tutaj mogę robić kolejnego? Dobra, znowu se zrobimy tego ziomka. Aha, prosi o trufle. Nie. To tam spada i 19 standardowo. Ciach. Tutaj potrzebuję, to ty musisz kolego skończyć tę robotę. Za ten marmur, no nie weźmiesz się jeszcze. Za to też nie, za to byś się mógł wziąć. Od biedy ujdzie. Dobra. Robię tam osadnika. W tym mieście nadbrzeżnym. I tutaj sobie miasto założę. Albo może tu w tej dziurze? Nie, tu nie ma niczego fajnego. To raczej nie. No, chociaż nad tą rzeczką taka mieścina też by nie głupia chyba była. Nie, dobra. Już nie będę kombinował. Jak kuń pod górę. Zabijemy. No cholera, bo to się nie leczy. To się nie leczy. To i tak nie ma żadnego awansu porządnego. No nie chciałbym tego stracić. Czy wytrzymiesz jeszcze jedną turkę? Na płaski teren. Ty byś tu bardziej pasował. To się leczy. Nie, dobra, czekamy na spokojnie. Uciekam. Chyba nie ma co tam kozaczyć się zbytnio. Ojejku, i cóż ja tutaj mam robić? Wow, rydwanowe takie rzeczy będę miał. To jest obóz, o, zrobione, cudownie. Tu jeszcze konie. Dobra, tutaj zróbmy tam. Będę łaził tak jak porąbany w tej wewte. Dobra, dymaj się tam, już błaga o litość. Cholera.
Podrzuciła mi nową jednostkę, ranną kurde schowała. Głupia. Dobra, zaraz tam se pójdę, już się czepia. Dobra, nie tak. Najpierw tutaj, bo miasto jak zdobędziemy i na swoim terenie będziemy walczyć, to bonusów żadnych nie będzie, ale tak się zwykle robi, także tak trzeba to robić. Idziemy tutaj zaatakować. Aha, tym wjeżdżamy. Bardzo ładnie. Zobacz miasto, kompletnie niczego w nim nie znalazłem. Stwórz miasto marionetkowe i tutaj sobie zdzielamy. Ten na takim terenie walczy, dajemy go tutaj. A naszym przyjacielem wracamy do domciu. Tędy może być, a ty do miasta sobie, na spokojnie. I pięknie. Wow. Czego my tu potrzebujemy? To miasto się kompletnie nie rozwija, także żarełka by się przydało. I kulturka też by się przydała, a złota też by się przydało. Najpierw to zrobimy. Za ile tur to będzie? Ojejku. Za długo. Ale spoko. A tu 17 i będziemy mogli kończyć wolność. Wziąć wielkiego naukowca, zbudować akademię i naukowo mam nadzieję, że tak przyspieszyć, że to głowa mała, bo tutaj mamy 31 nauki natury, akademia da mi... No ciekawe ile daje na tym maratonie i na tym modzie, no ale tak obstawiam, że te 8 da. Czy ja tutaj pyrgnę? Nie, no właśnie. Dobra, to tak się już ustawiajmy, na spokojnie. Na spokojnie, z tym kolegą jak my się tu pobawimy? A myślę, że tak się pobawimy. To nas będzie chciało strzelać. To nas będzie chciało strzelać, bo... To też nas będzie chciało strzelać. To się wszystko leczy w każdej turze. Dobra, to ty tu, ciebie leczymy tu. Ładnie, już mi się podoba. Nie zabije nas żadna z tych jednostek. Moja się leczy, w zasadzie każda jedna. 34, no trochę żeście tutaj poszaleli. Nie spodziewałem się aż tylu. Ja tak mocno nie biję, chyba tam po 20 kilka. Zaraz zobaczymy zresztą. Tyle, że teraz ranną będę sprawdzał, to tak niezbyt. No ja z Watykanem to chyba nie wojuję. No nie, dobra. No idźmy w podwójny atak, czyli musimy iść tutaj. Ja biję za 23. No jakbym się uparł, to bym mógł tutaj zaatakować, ale oni mogą mnie zbić. A teraz ja mogę to walić, a to mnie z powrotem nie. Ej, jakie tutaj wertepy straszne. No tu by nie będę chciał jeszcze podchodzić, ale tego muszę jakoś gdzieś ustawić. Jak tu się ustawię, to mnie z miasta zdzieli, ten mnie zdzieli i mi zabije jednostkę. No to odpada siłą rzeczy. Tego wolałbym tak nie atakować. Cofać się nie zamierzam. Ojko. Musimy to zabić. I dlatego tego potrzebuję. To się nie leczy w każdej turze. Dobra, czyli to tak możemy zrobić. To tak możemy zrobić i ty tutaj. Dobra. Już mi się podoba. Fortyfikuj się, ty się leczysz. Pan kolega owieczki macha. Caveman oczywiście dla Zanzibaru. Ciach. Okej. Ojejku, kolejnego takiego na trzy turki młyny będę robił. Ojejku, jak się cieszę. Ale to utrzymanie, dwie sztuki. No kurde, w mordę, jeża. Im więcej miast mam, tym większą armię utrzymać mogę.
I to sprawia, że ja tego złota tak nie tracę w takich jakichś wielkich ilościach. Bo te miasta tam, no jakieś pojedyncze sztuki tego złota zarabiają. I to będzie można zobaczyć tutaj. No jakieś pojedyncze, podwójne, no nie ma tragedii. Tars w ogóle niczego nie zarabia. To jakaś popelina straszna, zadupie takie. No ale trudno. Czy my się jak z tym będziemy strzelać, to wygramy? No ja się leczę niby w każdej turze. To możemy się tak bawić. To możemy się chyba... O, uciekli. A to paździerze jedne. Czekajcie, bo tu mamy wzgórze, to stąd będę miał ładne zasięgi. Tu możemy iść. Tu możemy iść. On mnie nie strzeli bankowo, tak nie. Tu mamy łąkę, tu mamy równiny, to ja stąd już nie strzelę. Stąd też już nie strzelę. To mi się w ogóle nie podoba. To się leczy w każdej turze, a to zróbmy sobie tak, tak. Tak, tak, tak. Tutaj pan generał. No całkiem, ale tu lepiej będzie. Nie, tego nie mam w zasięgu. Ale to nie szkodzi chyba. Tu nie będę ryzykował, niech to się fortyfikuje. Mamy 420 turę, to możemy kończyć ten odcinek. A cholera. No i tę bitwę to ja już pokażę do końca. Ale z kolejnymi to nie wiem, może jakoś tam będę kombinował już. Zobaczymy. No 20 tur na odcinek, no to takie, to trochę nie wiem, czy to dobre takie. Nie wiem, czy niezbyt długo by to wszystko trwało. Dobra, zobaczymy. Na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.